Państwo, jeżeli chodzi o tę kontrolę, to tam ogólnikowo zostało zapisane. Rzeczywiście parę uwag było odnośnie remontów i napraw sprzętu transportu tu używanego przez Dom Pomocy Społecznej, ponieważ wszystko było wykonywane w serwisie, które niosło za sobą zwiększone koszty. I na dobrą sprawę chciałbym dodać jeszcze, że jeżeli chodzi o wymianę i zakup sprzętu nowego samochodu do dyspozycji, dopiero jakby została ta decyzja podjęta na tej kontroli. Czyli pani dyrektor jakby nie zgłaszała tematu. Tu bardzo się upierała na temat, chodzi o serwis, remonty, naprawy po okresie gwarancyjnym. Oczywiście mówię, ponieważ w okresie gwarancyjnym obligowało, żeby były w serwisie, na takim, który daje gwarancję. I to skutkowało. Jeżeli chodzi o, nie powiem, że jakieś tam drastyczne uwagi nastąpiły, ale tak, my tak do końca dokonać oceny nie możemy, czy tak jest idealnie i dobrze, ponieważ można było dokonać tego, jakby ktoś zamieszkał tam i trochę pomieszkał, prawda? Kiedy kontroli, oczywiście jak najbardziej, nie mieliśmy takich większych uwag, wszystko było w porządku. Także tak chciałem to powiedzieć. I teraz nie widzimy, bo tak, było wystąpienie o kontrolę skierowane do zarządu Rady Powiatu i jakby nie mamy jeszcze odniesienia do tego punktu odnośnie tych napraw. Czyli zarząd jeszcze się nie odniósł do tego. Jakie to, co to poskutkowało, to nasza jakby sugestia, żeby w tym kierunku się spojrzeć, przybliżyć i to będą występowały oczywiście oszczędności jakby innych, bo my nawet jako członkowie komisji rewizyjnej wiemy, jak to w serwisie, jakie to są koszty za dokonywane remonty. Trzeba zapłacić i tam w rachunkach, które były przedstawione, to widzieliśmy i możemy to dokonać oceny. Dziękuję bardzo. Dziękuję.